Dobra, to zobaczmy jeszcze tu. Łazienka. Oj, w łazience to się może dziać. Tym razem nie była zamknięta. Uhuhu. Wyjątkowo dobrze tutaj. Dobra. Coś tam tupta. Albo górą? Nie jest dobrze. Na razie medykamentów nie musiałem używać. Patrzcie, ten wir, nie? Kurde, ale odgłosy nawet tutaj chodzenia. To jest masakra. To jest masakra. Dobra, chodźmy. Teraz tak. Tutaj mamy uszkodzony wagonik, nie? Kredyty. No tutaj waluta będzie potrzebna. Te węzły to już w ogóle. Dobry. Ładnie tu macie. Okej. Upuszczaj lub sprzedawaj. Aha, bo tutaj oczywiście ekwipunek, coś jak w rezydencie. Mamy tyle slotów, tylko 12. Więc albo ammo, albo tutaj mamy też oczywiście medykamenty, nie? Lecznicze. Więc już powoli, powoli nie będzie gdzie wrzucać. O, mamy węzeł. Węzeł gordyjski. Chwytak odłączony. Odebrano wiadomość. Benson do inżynierskiego. Macie pod ręką moduł stazy? Potrzebujemy go w serwisie kolejki, na już. Chwytak do autowymiany się zepsuł. Na torach stoi uszkodzony wagon. Zgadnijcie, do kogo zadzwonią, gdy zapcha się cała sieć. To tempo, już wysyłam moduł stazy. Co się stało z chwytakiem? Nie mam pojęcia. Sporo rzeczy się sypie, a ja ciągle coś słyszę. Z bebechów sprzętu, gdzie nikt nie mógłby wejść. Rozumiesz? Tak. Niepokojąco. Czyli tak. Moduł stazy, nie? Czyli tu będziemy musieli zrobić tym chwytakiem. Zaczynamy operację. Ale tutaj już w ekwipunku nam się właśnie miejsce skończyło. Ale dobra. Żyćko mamy. System wymiany uruchomiony. Uwaga! Awaria chwytaka autowymiany. Skontaktuj się z konserwatorem. Oj. Zamocuj chwytak. Dobra, ręcznie, tak? Tutaj muszą być... Tam jest chyba jeden, tu jest drugi. Ojojoj. No to super. Okej, tu akurat 6. Bo leżą na ziemi niewykorzystane, to sobie troszkę postrzelamy. Ale powiem wam, że ten dubbing pasuje. Oh no. Plecy! Kurde. Ale są mega szybkie. Dziady są mega szybkie, wam powiem. No i patrzcie, tutaj leżało. No i akurat, wszystko sobie zebrałem. Teraz ten. Kurde, ale cały czas gdzieś tam są, nie? Prawy chwytak przyłączony. No i to jest z tą stazą. Dobra. To kojarzę. O, tu sobie damy na maksa. Na razie mamy takie 3. Wymiana uszkodzonego wagonu. Proszę czekać. Coś tupta. O, dobra. No ja na razie, jak mam tyle ammo, które się marnuje, to strzelam ile wlezie, nie? Tyk.
No i git. Kurde, jeszcze coś chyba. Chociaż tu nie wiadomo, czy to są te elementy mechaniczne. Dobra, tam się naprawił, nawet tego nie widzieliśmy. Oj! Patrzcie, można tak. Udało ci się. Ten wagon zapychał całą sieć. Wracam do sterowni kolejki. Powinienem móc załatwić ci dojazd na mostek. Dobrze, tylko się pośpiesz. Ciągle słyszę jakieś odgłosy tuż pod nami. Gra jest wybitna, powiem wam szczerze. Taki old school, liniowy. Cudowne. Cudowne. I teraz tak, możemy sobie żyćko, jak już nie walczymy, dziabnąć. Tu jest na średnim, nie? No i akurat jest. Średni nam daje dwa paski, ten mały nam dawał jeden. I see you. Powiem wam, że dźwięk to jest 100 na 10. Ich słyszę wszędzie. Ojeju. Dobra, gotowi? Wracamy z tą kolejką. Tak, podobno mają być też zadania poboczne. To jest nowość, ale jeszcze żadnego nie mamy. Tutaj jest ładowanko stazy, to już wszystko jest, wszystko jest. No zobaczymy te łapki. Kurde, ten jakiś taki mocniejszy, ale może nie trafiałem tak idealnie. O, ta staza też bardzo szybko na razie się wyczerpuje, nie? Ale te dźwięki napełnienia. I zobaczcie nawet takie drzwi, nie? Jak tam. Tych drzwi też się można przestraszyć. W sumie. No tu jest ten pierwszy. Kurde, takie to wszystko mechaniczne. No świetnie zrobione, świetnie. Naprawdę świetnie. To jest horror, science fiction, prawdziwy. Naprawa ukończona. Przywoływanie kolejki. Droga wolna! Pokład startowy. Sterowanie kolejką. Niestety musimy czekać. Jesteśmy w środku. Coś walnęło w dach, ale chyba jest sprawny. Blokada zdjęta, więc możesz dostać się do hangaru. Łączność nie działa, więc bądź gotów na wszystko. Jaki jest plan? Ty i Johnston, naprawcie Kellyona, my zgłosimy się na mostek. Standardowa procedura awaryjna. Co? Procedura? Hammond, tu giną ludzie. Nie stracę już nikogo więcej. Trzymać się procedur, a przetrwamy to. Zobaczymy. Awaryjna. Wróć na pokład Kellyona. Niestety awaryjna. Dobra, co tu jeszcze możemy? Możemy sobie żyćko też takie wziąć. To nam da do pełna. I spoko. Wracamy tu. Zawsze trzeba dobijać. Kurde, to jest nasza jedyna latarka, nie? Nie mamy jakiegoś świetlika nad głową. Kurde, te...
Można zwariować, wam powiem. Od tych dźwięków, trzasków, pisków. Teraz jeszcze muzyka. Oj. O, tu coś mamy. Tego nie wziąłem wcześniej. Ciekawe. Kredyty. Dobra, tego wcześniej nie zebrałem. Jak tam? Winda cała? Oj, Isaac. Ty to jesteś bohater. Inżynier. Szybko się musiał zaadaptować, co? Halo? Jaki ty fajny. Tu ten magazynek. Dostał w nogę. Dostał w no... Wet za wet. Dobra. Nie jest źle. Nie jest źle, proszę państwa. O, drzwi go przyczasły, tak? O kurde. Sprytnie. Tak też możemy rozwalać. Tu się zaczęło. Isaac, dotarliśmy na mostek. Nikt nie przeżył. Daniel spróbuje dostać się do komputera głównego. Dobrze, dobrze. Na razie mamy 4 osoby chyba, nie? Jeszcze sprawne. W miarę. Ja sobie ten punkt często odpalam, bo coś się może zawsze zmienić. Dobra, wracamy. Ajajaj, troszkę tak powietrza, powiedzmy, bo tam ciasno. Ciasno, duszno. Jak tam? Okej, spoko. Przynajmniej żyjesz. Tu może jeszcze coś mamy. Ach, to oddychanie. Wszystko co mogłam, ale rdzeń i tak wymaga eksperta. Jestem ekspertem. O, tu jeszcze był właśnie, tak coś myślałem, że tu coś mamy. Zack Hammond. O, Isaac urodził się jako syn Paula i Octavii. Nie, to ważne, bo to jest weryfikacja życiorysu. To mogliśmy na początku sprawdzić, ale... Dyplom z wyróżnieniem. Już idę, pani, spokojnie. Kendra Daniels. Okej. Okay. No to spoko. Tak tego szukałem tutaj. Co ty masz na sobie? Czy to krew? Hayley, wysłuchaj mnie. Szmury opanowały... jebane potwory. Nic nie słyszałaś? Co? Nie, wciąż brak łączności. Isaac... Trzeba szybko naprawić Kelliona. Masz raport o uszkodzeniach? Tak, jest. Tutaj. Powinnam być. Diagnostyka. Tutaj jest, tutaj. O Boże. Jestem w osobliwości. Biegnij! No to nasz stateczek też.
Ale było fajnie, co? Mieliśmy nawet statek. Tu jest ten byczek większy. Bez rączek, bez rączek. Dobra. Isaac, co tam się kurwa dzieje? Johnston nie żyje. I Carrion padł. Rdzeń osobliwości przeciążony. Tylko Carrionem mogliśmy wrócić, utknęliśmy. Nie. Nie stracę dwóch moich ludzi na próżno. Co z komputerem głównym? To trup. Wszystkie systemy zablokowane kodami kapitana. To znajdź kapitana Mafajasa. Znajdź jego rig. Dobra. Okej, jest. Kapitan Benjamin Mafajas jest w sekcji medycznej. Stan martwy? Nawet kapitan? Chryste. Isaac, jesteś bliżej medycznego. Wróć się tam przez sektor naprawczy. Znajdź ciało kapitana i zabierz mu rig. Dzięki jego kodom będziemy... Co to było? Chen? Come on, uciekaj! Daniels? Come on! Kurwa! Jak miło. Dobra, co mamy? Pokład medyczny. Kurde, patrzcie ty. Ale żeś. Ale żeś, proszę państwa. Dobra, mamy chwilę. Weźmiemy sobie chociaż ten. Mamy jeszcze dwa węzły, nie? Ale to tylko w warsztacie będzie można. No i są kredyty jeszcze do sklepu. Trzeba się dostać. Dobra, tu zamknięte. O. Jest jakaś łączność. Dawaj zapis, kurczę. To można paść na zawał, wam powiem. To jest horrorek, nie? To jest horrorek, science fiction. Piękna sprawa. Dobra, czyli tak, tutaj boczkiem. Tutaj boczkiem dziabniemy. To się w ogóle otworzyło, nie? Jeszcze bym sobie stazę naładował, bo... troszkę wykorzystałem. Kibelki to ja sprawdzę. Wszystko sprawdzam. Tam cały czas tupta, kurde. Tupta jakiś jeżyk. A to, to już w ogóle jest przypał. Dajcie spokój. Dobra. Chociaż tyle. Niżej, co? Niżej. Jak tam Isaac? Nie widzimy jego twarzy, ale czujemy ten sam strach. Ale i tak, że go pokazali, że ma głos w jedynce. Moim zdaniem fajna zmiana. Moim zdaniem fajna. Zawsze to taka większa imersja z postacią, jak mówi. O, jest sklepik już, dobra. Dobra. Teraz możemy sprzedać ten moduł. W sklepie możesz kupować, sprzedawać i przechowywać przedmioty na później, tak? Przedmioty ze sklepu można kupować za kredyty, dostać schematy do sklepu i ekwipunek. Przedmioty można sprzedać lub umieścić w skrytce. I skrytka, gdy ekwipunek jest pełny, umieść przedmioty w skrytce, aby później je odebrać. Dobra. No to tak. Dostępna jest... A, tu mamy tą edycję specjalną jeszcze. A myślę, że z tym normalnym polecimy, nie? Chociaż ten jest fajny. Uświęcony. Krwawy. Zakażony. Wow, przedsięwzięcie.
No ładne. I teraz tak, mamy zadyszkę do kupienia ten kombinezon numer 2. I to jest 18 miejsc i troszkę pancerza. Fajne. Mały zestaw. Tu jest spoko. 97 mamy nabojów, małych nie mamy. Tu jest też jeszcze, kurczę, moduł. Dwa mamy dostępne. No nic, możemy tą dychę w sumie zbierać, nie? Żeby mieć więcej miejsca. Czy ja coś mogę sprzedać? Mogę sprzedać to. Tak. No i w sumie dycha jest. Tu jest jeszcze ten schowek. Kurczę, wziąłbym sobie jakiś. No zobaczymy. To teraz tak. Można sobie węzeł kupić, ale to pewnie następnym razem, ale kupię sobie najpierw więcej miejsca, nie? I troszkę pancerza. Dobra. To ładnie, że nam dyszka od razu wleciała, nie? Tak przy pierwszym sklepie. No, takie paseczki doszły. Good stuff. Tylko się zastanawiam nad tymi skinami jeszcze, bo nic więcej nie kupimy, to na pewno. Sprzedamy też nie. Wyposaż. A może wam wszystkie pokażę skiny? I wtedy wybierzecie? Dobra, to pokażę wam, zrobimy taki przegląd, jak mamy zawartość, to mamy. Pokażę wam wszystkie skiny na tym materiale. I wybierzemy. To będzie pierwszy. To będzie jako pierwszy dodatkowy. Wygląda spoko. To głosujemy. Tam jest 6, nie? 6 albo numer 0. Może być 0, to jest podstawowy. To będzie 1, to będzie 2, to będzie 3, to jest 4, 5 i 6. Chociaż nie, to jest klasyczny. To tak. To będzie 1, 2, 3, 4, 5, a ten będzie 0, czyli do 5. Do 5 i 0. Sprawdzamy. Numer 2 teraz. To jest jakaś edycja specjalna. Ale fajne, nie? To przebieranie. Ogólnie trzeba przyznać, że na razie remake zrobili perfekcyjnie. To, co mogli, ulepszyli, to, co chcieli, to zostawili, tak żeby tego ducha zachować. Bardzo fajnie. No ten krwawy to nie, bo on cały czas taki będzie. Ja później jakiegoś faworyta wam zaproponuję. Dobra, to widzimy się, jak się przebierze. O, proszę państwa, to jest numer 3. Taki zaawansowany byk. Kurde, fajnie wygląda. Ten na razie chyba najfajniej. Zobaczmy jeszcze zakażony. Numer 4. Flaki na wierzchu. No, ten to szczerze nie. Takim wariatem bym nie chciał chyba być. Tu jakaś głowa rozwalona. I jeszcze jest jedyny ocalały, numer 5. Tak wygląda, jakieś poroże. Ręce. Nie. Niestety. Szczerze mówiąc, jak wybierzecie piątkę, to będę musiał jakiś kompromis tutaj zachować. To tak, ja proponuję albo 1, albo 3. Na razie sobie wybierzemy jedynkę. Bo ten jest dosyć taki fajny, stonowany, podobny do zwykłego. Ale troszkę taki ulepszony. No to dobra, bierzemy jedynkę, idziemy dalej, ale głosujcie. Dobra, niech będzie. Niech będzie, taki srebrzysty. O, fajny, fajny. Tu ma jakieś takie dziwne ozdoby. To jest jaki uświęcony. Dobra, no to tyle w sklepie. Tyle zabawy w sklepie. Na razie będzie tak.
Tutaj jeszcze mogli nam jakieś kredyty dać? Nie. Oj, oj, oj. No to ładnie załoga się tutaj zabawiła. Tu jest hol stacji kolejki. Trzeba to przeskanować. Dobra, ogólnie na medyczny, ale czy... Tutaj mamy jeszcze jakiś taki mały... A, jesteśmy wyżej. A, pamiętacie? Tu byliśmy. Już kogoś słyszę, oczywiście. To jest wszystko połączone. O, warsztacik nawet. Dobra, warsztacik mamy. No to tak. Kombinezon drugi, plan ulepszeń rozszerzony. O. Fajnie. Specyfikacja kombinezonu. I mamy dwa węzły. Można tlenu troszkę. Energia stazy też by było spoko. Jest jeszcze piła plazmowa. No obrażenia. Pojemność. Dobra, na razie tak. Na razie tak. No będą jeszcze inne bronie, nie? Ale w sumie w kombinezon zawsze warto iść. Czas trwania stazy. No i tak musimy tutaj pójść, nie? Ale mogę w danym momencie też sobie to zdrówko wziąć od razu? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Nie. Czyli musi być tak, jak było po kolei. Tylko tam chyba były jeszcze takie martwe, nie? Dobra. I tak tu pójdziemy, i tak pójdziemy. Ajajaj. Dobra, dawaj. Zapisigi. Śmigamy windą. Windą do piekła. Ale tu ciasno wszędzie, nie? Wszędzie te nekromorfy, albo coś tam się obraca, tak trzeszy. Tak hula, dudni. Kurde, powiem wam, że tak się robi horrory w tym klimacie. Tak się to robi. Tu jest znowu ta jedynka. Nie marnujmy amunicji. Nie marnujmy. I tak troszkę zmarnowałem, szczerze mówiąc. Dragonfly. Staramy się tutaj wszystko zebrać. Witamy na pokładzie. Oj, rozdział pierwszy ukończony. Proszę, proszę. Moduł kinezy. Już kineza? Dobra, mamy stazę i kinezę już. I tu jest kineza pod kółeczkiem. Pyk. Dobra, elegancko. Aż więcej nie ma, nie? Dobra, elegancko. Tu sobie możemy to wszystko ruszać. To się przyda. Wagoniki, nie wagoniki. Tego nie przeskanujemy, dobra. Oj. A widzicie? To bym pominął. Rig kapitana.
Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej!